Hejka dzieciaki, cześć! Super, że jesteście na moim kanale Kocham Zabawki, a w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was fantastyczne, malutkie zestawy Shopkinsów World Vacation. Chyba nasze malutkie Shopkinsy wybierają się na jakieś wakacje. Wow, ale fajnie, za chwileczkę rozpakujemy sobie nasze malutkie paczuszki i zobaczymy, jakie Shopkinsy tam znajdziemy. Nasze malutkie Shopkinsy wędrują tak naprawdę po całej Europie i możemy tam znaleźć przeróżne Shopkinsy, począwszy od króla i królowej, po jakieś pyszne babeczki, po jakiś telefon, fryteczki, skuter, a może i nawet trafimy na jakieś pyszne lody, albo jakąś torebkę czy samolocik. Za chwileczkę się wszystkiego dowiemy, kiedy rozpakujemy te malutkie paczuszki. A te paczuszki, o których mowa, to znajdują się właśnie w tym pudełeczku, zobaczcie. Wow, takie małe pudełeczko, a skrywa dla nas dwa przesłodkie, przecudowne Shopkinsy. Mam tutaj ich oczywiście jeszcze więcej, zobaczcie. Przekonamy się dzisiaj, co tam ciekawego się skrywa w środku. Spójrzcie tylko, jakie przepiękne obrazki mają te pudełeczka. O, widać tam Shopkinsy. Tutaj na przykład rozmawia przez telefon. Tutaj chyba to jest jakiś torcik, prawda? O, tutaj ponownie rozmawia przez telefon i torcik, a na samej górze to samo. Jest to, moi kochani, sezon 8. A przed nami jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jaka może być w zabawkach, czyli musimy je rozpakować. Uwielbiam rozpakowywać zabawki, to tak, jakbym codziennie dostawała coś na święta. Więc słuchajcie, nie ma na co czekać, jestem naprawdę bardzo ciekawa, co skrywa się właśnie w tym pudełeczku. Mamy tutaj sezon 8. Przypominam Wam, że jest World Wakacje, czyli aha, na pewno będą jakieś Shopkinsy wakacyjne, więc najpierw musimy poszukać tutaj, gdzie możemy podważyć folię, na przykład tutaj, i musimy ją teraz całą ściągnąć. Słuchajcie, ściągamy tę folię, a potem dostaniemy się do naszych malutkich Shopkinsów. Prawie folia już jest ściągnięta, ale o, jeszcze chwileczka i mam folię już ściągniętą. Więc teraz możemy dostać się do środka i zobaczyć, co się tutaj skrywa. Wow, mamy tutaj dwie żółte paczuszki. Ojejku, na to wychodzi, że będziemy musiały je rozpakować. W pudełeczku znajduje się również instrukcja i tutaj mamy pokazane, jakie malutkie Shopkinsy możemy zgromadzić. Jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo, a ja jestem bardzo ciekawa, jakie ja Shopkinsy dzisiaj zgromadzę. Mamy tutaj nasze dwie malutkie paczuszki, dwie żółte torebeczki. No i co? Czas, aby je rozpakować. Więc otwieramy nasze paczuszki i uwaga, uwaga, czy coś tutaj już widać? O, ja już coś chyba widzę. Uwaga, uwaga, uwaga. Tam, tararam, tam, tam, tam. Ojeju, jaki fajny Shopkins, zobaczcie. Spójrzcie tylko, mamy tutaj malutki, słodziutki czajniczek, a nazywa się Viola Lyn, ale jest przepiękny. Cały jest w kolorze szarym, ale uchwyt ma tutaj taki bardzo ładny różowy i patrzy się na nas takimi swoimi malutkimi oczkami. Śliczny jest ten Shopkins, więc otwieramy kolejną paczuszkę. No dobrze, więc czas na kolejną paczuszkę. Ja już się nie mogę doczekać. Pierwszy Shopkins bardzo mnie zaskoczył. Jest bardzo ładny. Viola Lyn ślicznie się też nazywa. A tutaj muszę dostać się do tej paczuszki i ją otworzyć. Słuchajcie, no, uwaga, uwaga. Już prawie mam otworzoną i uwaga, jest, otworzyłam. No dobrze, więc sprawdźmy, kto tam się chowa w środku, kogo my tutaj mamy. Oho, wygląda mi to na malutki kawałeczek pizzy. Nasz malutki kawałeczek pizzy nazywa się Gino Galati. Zobaczcie, jak ślicznie wygląda. Cały jest żółciutki. No i ma tutaj takie czerwone kropeczki i dookoła. Wydaje mi się, że to może być jakiś przepyszny sos. Na przykład pomidorowy. Pięknie się prezentuje nasz Shopkins. Więc to są dwa Shopkinsy, które przed chwilą zgromadziłam z moich paczuszek, więc otwieramy kolejne pudełeczko i zobaczmy, jakie jeszcze dzisiaj Shopkinsy zgromadzimy. Okej, a przed nami kolejne pudełeczko zapakowane, więc musimy je jak najszybciej rozpakować, ponieważ musimy dowiedzieć się, jakie Shopkinsy na nas czekają. Najpierw musimy ściągnąć całą folię i proszę bardzo, i za chwileczkę możemy sprawdzić, kto tam w środku się kryje.
Więc folię mamy już ściągniętą, więc teraz możemy otworzyć i wyciągnąć nasze dwie żółciutkie paczuszki, w których skrywają się nasze szopkisy. Ja już się nie mogę doczekać, aż zobaczymy, kogo my tam znajdziemy. Jak myślicie, jaki to będzie szopkis? Więc nie ma na co czekać, od razu go otwórzmy i zobaczmy, kto tam w środku się skrywa. Uwaga, uwaga, uwaga. Tam, tararam, tam, tam, tam. I kogo my tutaj mamy? Jejku, jaki śliczny pantofelek! Popatrzcie tylko! Jest cały różowy i ma takie białe, bardzo ładne linie. Jejku, jak on ślicznie wygląda! W takim razie otwieramy kolejną paczuszkę i sprawdźmy, kogo tym razem znajdziemy. Jejuś, to jest jakiś liczniutki perfum, ale ładnie wygląda. Spójrzcie, w tej turze zgromadziłam prześliczny perfum, naprawdę wygląda ekstra. Ten flakonik jest prześliczny, no i pięknego pantofelka. Wow, ale moja kolekcja shopkinsów z sezonu 8 już się powiększyła, ale jeszcze zostało mi jedno opakowanie do otworzenia. Więc nie ma na co czekać, od razu je rozpakujmy, jestem bardzo ciekawa, co tutaj w środku się znajduje. Z pewnością Wy również. Okej, więc najpierw musimy tę folię ściągnąć tradycyjnie. Bardzo fajna sprawa. Świetnie się ściąga te wszystkie folie z zabawek. O, jeszcze troszeczkę. Zobaczcie tutaj. Za chwileczkę ściągnę całą folię. I już jej nie ma. Zobaczcie. Wiecie, jaki jest drugi etap, prawda? Musimy teraz wyciągnąć z tyłu nasze dwie żółte paczuszki. A w tych dwóch żółtych paczuszkach znajdują się oczywiście nasze shopkisy, nasze niespodzianki. Okej, wybieram w takim razie pierwszą paczuszkę i od razu ją dla Was otwieram, aby nie przedłużać, bo jestem sama ciekawa, kto tam w środku się znajduje. Czy jesteście gotowi? Jeju, ale super! Mam tutaj, słuchajcie, taką sztalugę do malowania. Patrzcie tylko! Trzyma tutaj nawet pędzel i ma tutaj farbę na sobie. Ekstra wygląda, jest prześliczna. W takim razie sprawdźmy, co od razu skrywa się w drugiej paczuszce. Jestem już taka podekscytowana i ciekawa. Uwaga, uwaga, co my tutaj mamy? Oho, czyżby to był jakiś pyszny deser? Tak, zgadza się, tutaj mamy przepyszny deser. Ma tutaj nawet takie trzy listki na górze, może być to mięta. Tutaj ma super ekstra widelec do jedzenia, a tutaj mamy te farbki, o których Wam mówiłam. Jestem taka zachwycona, ponieważ dzisiaj nie miałam ani jednej powtórki, no i zgromadziłam przepiękne shopkinsy. A tak, prezentuje się cała moja kolekcja. Musicie przyznać, że pięknie wyglądają. Każda jest na swój sposób oryginalna i wyjątkowa. Ja jestem zachwycona, ponieważ każdy z tych shopkinsów jest inny. Widać, że lubią podróżować na wakacje. Dzieciaki, a Wy koniecznie dajcie znać, czy Wy również posiadacie już jakieś shopkinsy z sezonu 8. Jeśli tak, to napiszcie mi w komentarzach, jakie to są shopkinsy. Sami widzieliście, jakie ja zgromadziłam, ale jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie w swojej kolekcji. Zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki, dajcie lajka, czyli łapkę w górę. No i moi kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku.